Agnieszka czuje się w pracy coraz mniej pewnie. Nie wie, jak długo proszę. Uda jej się utrzymać swój sekret w tajemnicy. Proszę, siadaj. Słuchaj, przepraszam cię za te moje problemy żołądkowe. To stres. A jesteś pewna, że nic innego? Tak, ja zawsze reaguję w ten sposób na nerwowe sytuacje. Widziałaś sama, że mam się czym denerwować. Wyglądasz na przemęczoną. Może wyjść dzisiaj wcześniej? Nie, nie muszę. Agnieszka, wiem, że jesteś twarda i że praca jest dla ciebie najważniejsza, ale o zdrowie trzeba dbać. Martwię się o ciebie. To miłe. Proszę. Bon na zakupy. Premia za dobrą pracę. No i nie można go wykorzystać na alkohol. Dziękuję bardzo, ale ja nie wiem, czy zasłużyłam na premię. Krótko tu pracuję. Przyda ci się. Dzieciaki muszą coś jeść. Wiem. Posłuchaj, rozmawiałaś już z mężem o jego uzależnieniu? Powinien zgłosić się na jakąś terapię albo do anonimowych alkoholików? Próbowałam. I? Nie chcę o tym słyszeć. Twierdzi, że wcale nie jest uzależniony. Typowe. Przepraszam, że o to zapytam, ale czy on kiedykolwiek stosował przemoc wobec ciebie albo dzieci? Czy nas bił? Nie, nigdy. Patryk nie jest taki. On się po prostu pogubił. Rozumiem. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Nie mam w zwyczaju wtrącać się w prywatne sprawy moich pracowników, ale sytuacja Agnieszki bardzo mnie poruszyła. Wiem, że jest mądrą kobietą. Jeśli tylko dostanie szansę, to wyjdzie na prostą.